1 lipca 2011 roku, w dniu, w którym Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, prezydencję Unii Europejskiej, doszło do niezwykle złej rzeczy w polskim parlamencie. Została uchwalona ustawa o nasiedlnictwie, która oczywiście środowiskowo jest niezwykle ważna, ale w ustawie o nasiedlnictwie przemycono przepisy, które dopuszczają i legalizują żywność genetycznie modyfikowaną w Polsce. Jest to sprzeczne z dyrektywą Unii Europejskiej z roku 2001 dotyczącej organizmów genetycznie modyfikowanych, ale co więcej, jest to sprzeczne ze stanowiskiem rządu pana premiera Donalda Tuska, wicepremierem Waldemarem Pawlakiem, rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, takie ramowe stanowisko rządu RP w sprawie organizmów genetycznie modyfikowanych zostało podjęte przez Polską Radę Ministrów, wtedy przewodniczył pan premier Donald Tusk w roku 2008. Pytanie publiczne do premiera Tuska. Co się stało pomiędzy rokiem 2008 a rokiem 2011, że pan zaprzeczył sam sobie wbrew obywatelom Rzeczypospolitej? Dlaczego posłowie Platformy in gremio i posłowie PSL-u in gremio poparli tę ustawę? Dlaczego przemycono tam, bez debaty publicznej, bez dyskusji z obywatelami, dopuszczalność organizmów genetycznie modyfikowanych w Polsce? Dlaczego nie reagował pan i pańskie służby, panie premierze, kiedy minister rolnictwa z PSL-u, przypomnę, przygotował projekt tej ustawy? Dlaczego, panie ministrze, bo ta ustawa przeszła przez Komitet Stały Rady Ministrów wbrew ramowemu stanowisku, powtarzam, o organizmach genetycznie modyfikowanych, przyjętych przez Radę Ministrów pod kierunkiem Donalda Tuska? Dlaczego nie poinformowano o tym posłów, nawet swojej partii? Coś to przypomina. Boczna furtka, tylna furtka lub czasopisma. Można oczywiście mnóstwo analogii, drodzy państwo, tutaj przywoływać, ale opinia publiczna w Polsce musi być poinformowana. Platforma i PSL dokonały oszukaństwa. Wbrew stanowiska rządu 2008 roku uchwaliły ustawę o nasiennictwie o bardzo pięknym tytule, gdzie przemycono przepisy dotyczące organicznie modyfikowanej żywności w Polsce. I jeszcze do tego, na koniec, uchwalono tę ustawę 1 lipca. Gdzie nasza lojalność i przestrzeganie prawa unijnego? Przypominam, dyrektywa z roku 2001 o organizmach genetycznie modyfikowanych. Ta ustawa jest w tej chwili na biurku pana prezydenta. Panie prezydencie, drogi panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Bronisławie Komorowskim, przyjrzyj się temu, o czym ja mówię. To wszystko ma potwierdzenie w faktach i dokumentach. Do 24 masz, panie prezydencie, podjąć decyzję co do podpisania, zawetowania tej ustawy bądź przesłania jej do Trybunału Konstytucyjnego. Zawetuj, panie prezydencie. Jeżeli pan prezydent zawetuje tę ustawę zgodnie z zasadą dyskontynuacji, pan marszałek może nie poddać pod głosowanie i wtedy jako marszałek Sejmu będzie tym, który pomógł Platformie w wyjściu z tego niecnego procedury robienia czegoś wbrew opinii publicznej i bez informowania opinii publicznej. Przypominam, panie premierze, i całej Platformie artykuł 61 Konstytucji o tym, że rząd
i Parlament jest obowiązany, i to jest nakaz konstytucyjny, informowania opinii publicznej o wszystkich skutkach przyjętego ustawodawstwa i swoich decyzji. Także marszałek Schetyna, jak pan prezydent złoży weto, może nie poddać pod głosowanie. Kończy się kadencja Sejmu z chwilą zwołania pierwszego posiedzenia kadencji następnej i w nowym parlamencie pod kontrolą opinii publicznej może być jeszcze raz przygotowana ta ustawa już bez przepisów dopuszczających żywność genetycznie modyfikowaną i to w taki sposób. Bo my nie chcemy, drodzy Państwo, aby powiedzieć jesteśmy przeciw. Tak, jesteśmy przeciw. Ale mamy świadomość również rozwoju nauki i pewnego rodzaju możliwości powinny być, ale nie takie, że polski rynek otwiera się dla wielkich koncernów, które dla swojego zarobku gotowe są sprzedawać w Polsce każdy środek genetycznie zmodyfikowany po to, żeby zarobić kosztem zdrowia polskich obywateli. Dziękuję panie ministrze. Serdecznie bardzo proszę Dariusz Szwec z Partii Zieloni 2004. Dziękuję, witam państwa. 70% Polek i Polaków mówi kategorycznie nie żywności genetycznie modyfikowanej, na to wskazują badania opinii publicznej. Zatem absurdalne jest to, że akurat rząd obywatelsko-ludowy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego uchwala tego typu ustawę. W zasadzie można powiedzieć nie tyle uchwala, ale przemyca pod nic nie mówiącym tytułem ustawa o nasiennictwie, bo przecież nie wstajemy rano i nie zastanawiamy się, jakimi nasionami będziemy dzisiaj rano się żywić. Aczkolwiek i tu mogę pewną anegdotę opowiedzieć. Mianowicie sprowokowany przez pana premiera. W piątek pan premier był uprzejmy powiedzieć, jako człowiek jestem przeciw w kontekście GMO. Kropka. Ja dowoduję do tego taką wizualizację. Pan premier Tusk rano z rodziną przy płatkach kukurydzianych, oczywiście genetycznie niemodyfikowanych, posila się, następnie wychodzi z pokoju, zakłada swój garnitur Terminatora GMO i jedzie na Aleje Ujazdowskie do kancelarii premiera. I tam przestaje być człowiekiem, według słów premiera Tuska. I tam staje się premierem. Już przestaje być człowiekiem, który jest przeciwko, mało, jest człowiekiem, który forsuje najpierw przez swój rząd, a następnie przez swoje kluby parlamentarne, jak widać, bezmyślnie głosujące nad tą ustawą, a może inaczej jednomyślnie, bo nie chciałbym nikogo z panów i pań posłanek i posłów urazić. W każdym razie PO-PSL przeforsowało tę ustawę. Ustawa jest zagrożeniem z wielu względów. Ze względów ekologicznych, ponieważ GMO to są organizmy sztucznie wytworzone w laboratoriach, gdzie geny obcych organizmów wprowadza się do na przykład nasion. To na przykład są ziemniaki z genami, proszę mi pozwolić, że sobie przypomnę, jak się to zwierzę nazywa, skorpiona. Po to te geny skorpiona się tam wprowadza, aby ziemniak sam zabijał stonkę. Tego typu sytuacje mieliśmy w Polsce z nimi do czynienia, ponieważ panie pośle, to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Ale ja dlatego pokazuję, żeby wszyscy pana, panie przewodniczący, słuchali. Uprzejmie dziękuję. W Polsce w latach 90., proszę państwa, miałem tę nieprzyjemność, że odkryłem wspólnie z aktywistami ekologicznymi, że w Polsce produkowano karpie z ludzkim genem wzrostu. No, można powiedzieć, przystajemy się już kanibalami, jedząc takie, tego typu ryby. I po co takie ryby w ogóle produkujemy? No po to, żeby ona była jeszcze większa, żebyśmy produkowali organizmy o rozmiarach, które w przyrodzie są niespotykane. A teraz proszę zauważyć, jeżeli taki żywy organizm wprowadzimy do środowiska o większych rozmiarach, o większych potrzebach środowiskowych, to zagraża równowadze ekosystemowej. To jest jeden z aspektów. Innym aspektem jest to, że żywność genetycznie modyfikowana może najzwyczajniej zarażać inne pola obok stojące rośliny, czy rosnące rośliny. I są już takie sytuacje na świecie, gdzie rolnicy
jak to się często mówi, Bogu, a może bogini ducha winni, po prostu mieli na polach genetycznie modyfikowane rośliny, mimo że nigdy ich nie zasadzili, dlatego że pola obok przeniosły się, rośliny przeniosły się na ich pola i zostały wtedy oskarżone przez korporacje, które są, i to jest istotne, właścicielem tego nasiona, bo to jest patentowana roślina, to jest roślina wyprodukowana w instytucie czy w laboratorium, byli oskarżani o kradzież własności intelektualnej. Absurdalna sytuacja. Kolejny problem, bardzo istotny, to to, że Unia Europejska, do której tak ochoczo wstępowaliśmy, wszyscy cieszyliśmy się, że jesteśmy jej częścią, a od 1 lipca, o czym mówił pan minister, jesteśmy prezydentem Rady Europejskiej. W Unii Europejskiej 9 krajów bardzo istotnych, to są Włochy, to jest Francja, to są Niemcy, to jest Austria, to są Węgry. Wszystkie te kraje wprowadziły zakaz GMO w swoim rolnictwie, na swoich polach, widząc zagrożenie. Jakie zagrożenie? Że konsumenci tej żywności po prostu najzwyczajniej nie chcą. I w związku z tym jest zagrożenie, że polska żywność, która jest, proszę Państwa, głównie eksportowana do Unii Europejskiej, może doznać zapaści. Zapaści ekonomicznej w tym sensie, że konsumenci nie będą chcieli kupować polskiej żywności. Pamiętamy sprzed kilku miesięcy kasus hiszpańskich ogórków czy kiełków z tegoż kraju. Jak wystarczy, że kilka mediów doniesie informację, że żywność jest skażona, jak potężne może to mieć konsekwencje ekonomiczne dla rolnictwa danego kraju. Obawiamy się, że informacja na Zachodzie, że żywność z Polski może być genetycznie skażona, może spowodować po prostu tragedię ekonomiczną. I dlatego kategorycznie SLD, Zieloni, proszą, aby pan prezydent zawetował tę ustawę. Natomiast rozmawialiśmy już przed konferencją prasową, że jeżeli by się stało tak, że pan prezydent nie będzie stawał w obronie obywateli, w obronie środowiska w Polsce, ale stanie w obronie korporacji ponadnarodowych, które produkują tego typu patentowaną żywność, wtedy wniesiemy tutaj do laski marszałkowskiej projekt ustawy, który przywróci stan ochrony konsumentów i ochrony środowiska przed GMO. Dziękuję uprzejmie. Dodam tylko, że ten nasz nowy projekt, gdyby pan prezydent nie posłuchał naszego apelu i nie był z obywatelami Rzeczypospolitej, będzie zgodny z dyrektywą ramową Unii Europejskiej z 2001 roku dotyczącą organizmów genetycznie modyfikowanych. Jeszcze raz powtarzam, ta ustawa o nasiennictwie i proszę panie prezydencie to sprawdzić, mówię to bardzo autorytatywnie i bardzo odpowiedzialnie, jest z tą dyrektywą niezgodna i Polska, wprowadzając tę ustawę do swojego systemu prawnego, może się narazić na zaskarżenie tej ustawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i płacenie codziennie wielotysięcznych w euro kar. Jeżeli pan, panie prezydencie, a mam nadzieję, że ta konferencja zostanie panu przedstawiona, ma tę wiedzę, to bardzo proszę zaoszczędzić również nad budżet, bo tak rząd dużo o naszych pieniądzach mówi. A wracając do wypowiedzi pana premiera, już kończę, to tylko można zaapelować. Panie premierze, zostań człowiekiem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź. Agnieszka Pilińska, Polskie Radio. Chciałam dopytać, bo pan poseł Kalisz sugerował, wydaje mi się, że rząd może tutaj działa trochę na rzecz korporacji, bo mówił pan, że coś się wprowadza tylną czy boczną furtką, czy tak panu zdaniem jest. I pytanie drugie, już nie związane z tym tematem, do pana posła Kalisza. W tym porządku obradnie znalazło się sprawozdanie z komisji badającej sprawę Barbary Gidy. Czy pan wie, kiedy to sprawozdanie będzie? Czy w jakiś sposób rozmawiał pan może z marszałkiem Schetyną z prezydium? Co do pierwszej kwestii, no drodzy państwo, jeżeli jest ramowe stanowisko rządu w tej sprawie z 2008 roku, następnie minister rolnictwa przedkłada projekt, i ten projekt staje na Komitecie Stałym Rady Ministrów kierowany przez pana ministra Wojewódzkiego. Natomiast jest przyjmowany przez tę samą Radę Ministrów w roku 2011 wbrew stanowisku tej Rady Ministrów z roku 2008 i następnie in gremio, czyli wszyscy jednomyślnie po swojej platformy i PSL-u głosują za tym.
a ustawa ma tytuł o nasiennictwie i te przepisy dotyczące żywności genetycznie zmodyfikowanej nie przypiął, nie przyłapał. Można powiedzieć, taki związek jest, że też są środkiem czy organizmami, które można jeść. Bo właśnie, no to ja zadaję pytanie, my żadnej wiedzy nie mamy. Tylko po co? No po co taka tajemnica była? Dlaczego nie nazwano ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych? Która jest tak bardzo ważna. Dokładnie. Dlaczego ramowa dyrektywa Unii Europejskiej może się tak nazywać, tytułem mieć o organizmach genetycznie modyfikowanych? Dlaczego stanowisko rządu miało w tytule organizmy genetycznie modyfikowane, a ustawa nie ma? I tam, drodzy Państwo, tak naprawdę ona jest o nasiennictwie w 95%. Ale te 5% ktoś tam dodał. Myślał, że co? Zieloni nie zauważą? Albo ja nie zauważę? Albo obywatele nie zauważą? Ty, drogi panie urzędniku, czy gdzie tam jesteś ministrze? Jak to dodałeś, myśląc, że nie zauważymy, że obywatele nie zauważą? Zauważyli obywatele. Mamy mnóstwo maili, listów, gdzie obywatele zauważyli. Proszę wierzyć, panowie urzędnicy i urzędniczki, w mądrość i spostrzegawczą i wiedzę polskich obywateli. Ja pozwolę sobie, jeśli pan minister pozwoli, uzupełnić to wypowiedzią, którą usłyszałem kilka lat temu, prowadząc dyskusję w Polskim Radiu z przedstawicielem firmy Monsanto. Państwo zapewne znają tę korporację. Pan powiedział wprost, my wydajemy codziennie $1 000 000 na badania nad GMO. My musimy mieć rację. Notabene, ja powiem zupełnie wyraźnie, jeszcze raz. Pamiętajmy, że jest, jak mówił pan premier Tusk, w ubiegłym roku wprowadzona tak zwana tarcza antykorupcyjna. My żadnej wiedzy nie mamy, ale wydaje się, że pan premier jako nadzorujący służby specjalne, w szczególności CBA, i CBA powinno się całą procedurą nad tą ustawą zastanowić. No bo drodzy Państwo, tylu tych urzędników pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Ministerstwie Rolnictwa. I żeby żaden z nich nie wiedział, że była ramowa decyzja o organizmach genetycznie modyfikowanych rządu Donalda Tuska na posiedzeniu, gdzie Donald Tusk przewodniczył z 2008 roku, jeżeli świadomie na tym etapie jeszcze przygotowania przez rząd narusza się tamtą ramową decyzję, pytam się, czy to jest normalne w procedurach rządowych? Szczególnie, że za tą decyzją stoi niebezpieczeństwo opatentowania bardzo dużego rynku nasion w Polsce. Polska jest krajem rolniczym, a zatem kontrola nad produkcją żywności w jeszcze większym stopniu przejęta przez korporację. A odpowiadając na drugie pani pytanie, to jest wszystko już w rękach pana marszałka Grzegorza Schetyny. Ustawa o Sejmowej Komisji Śledczej mówi, po przyjęciu sprawozdania przez Komisję Śledczą, co w przypadku mojej komisji badającej okoliczności śmierci Barbary Blid zostało zrobione, przewodniczący bądź wyznaczony poseł przedstawia to sprawozdanie na posiedzeniu plenarnym Sejmu. To już jest poza mną. To jest decyzja pana marszałka Schetyny. Jeżeli pan marszałek Schetyna, a miałem informację z sekretariatu posiedzeń sejmowych, że oni planowali to wyznaczyć na 18 sierpnia, czyli na jutro, jednak podjął decyzję, że nie teraz. Jeżeli ja się dzisiaj dowiaduję, że nie na następnym posiedzeniu 30 sierpnia, a być może dopiero we wrześniu, to ja zadaję też publicznie panu marszałkowi Schetynie. Dlaczego? Dlaczego? Czy Platforma się boi mojego sprawozdania? Czy pan marszałek Schetyna się boi? Czy oni chcą już współpracować z PiS-em i boją się tego, żeby na forum plenarnym przedstawić to, co w okresie pisowskim było? Ja na ten temat nie będę rozmawiał z panem marszałkiem Schetyną, bo to jest jego obowiązek. I to nie znaczy, że ja mam jego prosić o wykonanie obowiązku. To jest tak, jak obywatel by prosił wójta czy jakiegoś urzędnika, żeby zrobił to, co mu się należy.
Tak nie będzie. Ja już miałem w przypadku tej komisji sytuację, gdzie występowałem sam jedyny, a szefowa była Kancelarii Sejmu, miała 5 urzędników i oni ze mną polemizowali, mówili, że czegoś nie zrobią dla komisji śledczej, bo urzędnicy wiedzą lepiej. Natomiast jeżeli pan marszałek nie wyznaczy tego posiedzenia, to my jako Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ja w szczególności, będziemy zmuszeni przed tym posiedzeniem wyłożyć ten wniosek wcześniej. I jak posłowie Platformy będą każdy z osobna musiał podjąć decyzję, bądź klub. Dlatego, że my spodziewaliśmy się, że to będzie 18, to moje przedstawienie sprawozdania sierpnia. Pyk, pyk, oddalone. Czy znamy wszyscy marszałka Schetyny? Czy on robi coś nieracjonalnie? No robi to racjonalnie, bo cóż, Platforma wygrywała wybory w roku 2007 na antypisie. A dzisiaj się okazuje, że tych związków jest bardzo dużo. Dziękuję Państwu za spotkanie, Panie Ministrze, Panie Przewodniczący. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.